78 lat temu, 17 września 1939 roku, wojska sowieckie w sile około miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia traktatu pokojowego o nieagresji z 1932 roku, a także realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokonały w ten sposób czwartego rozbioru Polski. Agresja sowiecka na Polskę nastąpiła w chwili, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą, kiedy broniła się Warszawa, Lwów, Modlin oraz Chełm, a dowództwo wojsk polskich podejmowało próby organizacji obrony na tak zwanym Przedmościu Rumuńskim. Do naszego miasta, do Siedlec, wojska sowieckie wkroczyły 26 września i przebywały tam do 9 października, wycofując się na linię Bugu, granicę wyznaczoną przez nowych zaborców Polski, Niemcy i Sowietów. Sowiecka okupacja Polski zakończyła się dopiero po 54 latach. 17 września 1993 roku jednostki Armii Czerwonej na dobre opuściły granice Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, składam serdeczne podziękowania księdzu pułkownikowi Andrzejowi Dziwulskiemu, proboszczowi parafii garnizonowej i kapelanowi garnizonu siedleckiego za przełączenie Eucharystii, w której przed chwilą uczestniczyliśmy. Księdzu prałatowi Henrykowi Wierzejskiemu składam serdeczne Bóg zapłać za piękną, patriotyczną homilię. Witam serdecznie poczty sztandarowe Wojska Polskiego, siedleckich urzędów i instytucji, szkół, stowarzyszeń i innych organizacji. Witam serdecznie władze państwowe i samorządowe różnego szczebla. Witam władze samorządowe miasta Siedlce na czele z prezydentem Wojciechem Kudelskim. Witam radnych miasta Siedlce na czele z przewodniczącym rady panem Henrykiem Niedziółką. Witam dyrektora delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Adama Skupa. Witam przedstawicieli powiatu siedleckiego oraz gminy Siedlce z panem wójtem Henrykiem Brodowskim. Witam przedstawicieli siedleckich uczelni. Witam delegację Wojska Polskiego, pierwszej Brygady Pancernej na czele z pułkownikiem Sebastianem Kęburowskim, 5 Batalionu Obrony Terytorialnej na czele z pułkownikiem Dariuszem Kozłowskim, Wojskowej Komendy Uzupełnień na czele z majorem Andrzejem Kosierackim. Witam służby mundurowe, zastępcę miejskiego komendanta policji, młodszego inspektora Janusza Celińskiego, zastępcę miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Waldemara Rostka. Witam przedstawicieli zakładu karnego w Siedlcach. Witam przedstawicieli partii politycznych, klubów parlamentarnych i innych ugrupowań społecznych oraz związków zawodowych i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. Szczególnie gorąco witam młodzież siedleckich szkół wraz ze swoimi dyrektorami i nauczycielami. Gorąco witam harcerzy rzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witam strzelców ze Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich Strzelec. Witam żołnierzy 5 Batalionu Obrony Terytorialnej, którzy mają kolejne szkolenie przed przysięgą. Witam żołnierzy 1 Brygady Pancernej. Witam przede wszystkim mieszkańców naszego miasta i całego regionu, którzy pamiętali o tej doniosłej w naszej historii dacie. Proszę pana prezydenta Wojciecha Kudelskiego o zabranie głosu. Wszyscy wielce szanowni, wymienieni tutaj przez pana naczelnika, uczestnicy tej uroczystości. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co nam każe przy nie najlepszej pogodzie w niedzielne popołudnie, w porze obiadowej, wyjść z domu i stanąć tutaj na Placu Wileńskim pod tym pomnikiem? Myślę, że odpowiedź jest jedna. Przede wszystkim
chcieliśmy pomodlić się za wszystkich poległych Polaków w tej wojnie września 1939 roku, a szczególnie wszystkich poległych po 17 września z ręki sowieckich najeźdźców, poległych, a także zaginionych na bezkresnych przestrzeniach Rosji, wysiedlonych Polaków, bo tak jak ksiądz powiedział Chomini, to 17 września to był dopiero początek kaźni Polaków, bo potem były obozy zagłady, potem były przesiedlenia wszystkich po kolei, kto się z Polaków nawinął, do Kazachstanu, na Syberię, straszne warunki, szczególnie straszny był los dzieci. I my, myślę, że po latach jakby uciszania pamięci, zakłamywania, co gorsze, pamięci o tych wydarzeniach, o napaści Rosjan na Polskę. Stoimy tu po to, żeby przypomnieć naszej młodzieży, że takie fakty miały miejsce, bo moje pokolenie nie słyszało o czymś takim oficjalnie. Jeszcze nie usłyszało tego od rodziców, nie słyszało tego od nauczycieli historii we wszystkich szkołach. Tak było. I to było coś strasznego. To było budowanie rzekomej przyjaźni pomiędzy narodem polskim a narodem rosyjskim na fałszu. Na fałszu o Katyniu, na fałszu o 17 września, kiedy mówiono, że to wejście tutaj wojsk rosyjskich było po to, żeby ochronić ludność białoruską, ukraińską, polską przed burżuazją polską. Coś strasznego. Szanowni Państwo, myślę, że ten czas się skończył i nasza młodzież musi znać prawdziwą historię. Po to tutaj są zgromadzone władze i polityczne, i samorządowe, i rządowe, a przede wszystkim wojskowe, żeby o tym pamiętać. Myślę, że nasze władze, szczególnie wojskowe, po latach jakby rozbrajania naszego narodu, po latach odsłonięcia tej wschodniej ściany wschodniej, jeśli chodzi o wojsko, wracają do szkolenia naszej młodzieży. I z radością witamy tutaj Wojska Obrony Terytorialnej kraju. Z radością witamy wzmocnienie naszego garnizonu, bo przecież nie jest tajemnicą. Manewry Zachód na Białorusi, kto tam widział w internecie te masy czołgów, które stoją tuż za Bugiem, to musi go to skłonić do refleksji. Miejmy nadzieję, że nasze władze wojskowe mają plan działania na taką sytuację. Ale pamiętajmy o tym, że nikt inny, tylko my. My musimy w razie potrzeby stanąć, żeby bronić naszej pięknej ziemi. Daj Boże, żeby nigdy to nie było potrzebne. Ale musimy być świadomi, że żadni nasi sojusznicy nas nie obronią, jeśli przez przynajmniej pierwszy miesiąc my nie wytrzymamy ataku. I niech nasi ludzie, którzy chcieliby zapanować nad naszą piękną ziemią, też o tym wiedzą. Szanowni Państwo, było już tutaj powiedziane wcześniej i w homilii, pan naczelnik mówił o tym, że 17 września potężna armia naruszyła w całej rozciągłości granice naszego państwa w 1939 roku. Oni wbrew ustaleniom z Niemcami przekroczyli linię Bugu, przyszli do Siedlec i te kilkanaście dni, kiedy tutaj byli, wystarczyło im na to, żeby dokonać po prostu grabieży, złodziejskiej grabieży. Był kradli 3,5 tysiąca wagonów kolejowych, 350 lokomotyw i te wagony nie wyjechały stąd puste. Wyjechały zapełnione wszelkiego rodzaju dobrem.
wychały zapełnione też Polakami, bo przypominam, co wycofując się zabrali stąd prezydenta miasta, ówczesnego wiceprezydenta, biskupa, zabrali. I myślę, że tak jak dzisiaj było w czytaniu, co podkreślał ksiądz pułkownik, mamy wybaczyć, ale pamiętać. Pamiętać i nie dopuścić do tego, żeby coś takiego w naszej historii się powtórzyło. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za odprawienie mszy świętej w intencji naszych bohaterów, w intencji ojczyzny. My nigdy o nich nie zapomnimy. Stajemy tu po to, żeby przekazać naszej młodzieży pamięć o tych wydarzeniach. My nie po to tu jesteśmy, żeby świętować naszą klęskę, ale jesteśmy po to, żeby przekazać przede wszystkim naszym dzieciakom naszą historię, pamięć i wskazać drogę, jak trzeba żyć, jak trzeba być patriotą. Dlatego dziękuję dyrekcjom szkół i młodzieży za to, że jesteście tutaj, że pomimo niesprzyjającej pogody przyszliście ze swoimi sztandarami. Wy jesteście naszą nadzieją. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania. Pracownikom Urzędu Miasta, wszystkim służbom mundurowym, żołnierzom, orkiestrze wojskowej, wszystkim mieszkańcom, którzy czuli potrzebę uczestniczenia i przygotowania naszego spotkania. W sercach nigdy nie zabraknie patriotyzmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrej niedzieli.